Z kolei młodzików zajmuję się niespełno rok. Zacząłem w tym roku jakby przygodę ze szkoleniem. Gram na środku rozegrania, trenuję piłkę ręczną, w sumie można powiedzieć, w pierwszej klasy, gimnazjum, a styczność miałem już w klasach 4-6 podstawowych. No, jestem bardzo zadowolony i bardzo miło zaskoczony współpracą z chłopcami, bo układa nam się bardzo, bardzo fajnie, owocnie. Bardzo dobrze się z nim współpracuje, dobrze się dogadujemy na stosunku trener i można powiedzieć uczeń, tak, zawodnik. Jest super, potrafi zmotywować, potrafi dawać cenne rady. Naprawdę można to wykorzystać w życiu na boisku. Wynik jest osiągnięty, na dzień dzisiejszy już mamy pewny awans. Załóżmy jest na cicho w tym obronie, panowie. Ja to lubię, tak? Ja lubię te wyzwania, jest to dla mnie nowość. Cieszy mnie to, że przynajmniej staramy się znaleźć z chłopakami wspólny język i póki co chyba to wychodzi. A kto jest twoim wzorem piłkarza ręcznego? Iwano Bajdź i Manuel Sztylek. Manuel Sztylek na skrzydle, jak czasami schodzę, tam jakieś różne techniczne akcje, a Iwano Bajdź przez spryt i sprawność. I w tych rozgrywkach, w tych finałach chcielibyśmy walczyć o jak najwyższe cele. Próbujemy też gdzieś tam wlać do ich głów coś takiego, że to, że wygrali, powiedzmy sobie awansowali już do tych finałów, to nie jest koniec, tak? Oni muszą wiedzieć o tym, że praca, największa praca jeszcze przed nimi i o żadnym gwiazdorstwie, mówiąc w cudzysłowie, tutaj nie ma mowy. Oni muszą wiedzieć, że osiągnęli jakiś tam wynik, ale jeszcze wszystko jest przed nimi.